umowę z MZK Grudziądz na wdrożenie zintegrowanego biletu elektronicznego. I teraz od czego zaczniecie, jak to będzie wyglądało? Co będzie pierwszym etapem, co będzie najtrudniejsze? Bo to jest sporo, bo to jest wymiana chyba ponad 200 kasowników, tak? Tak, tak. Prace będą polegały na zamontowaniu ponad 200 kasowników we wszystkich pojazdach MZK Grudziądz, jak również przede wszystkim centralne oprogramowanie. Tak naprawdę tutaj zaczniemy od ustaleń, jak ma wyglądać karta miejska, jak mają wyglądać nadruki, jak ma wyglądać kwestia aplikacji, ułożenia tych aplikacji, czyli stricte takie software'owe wdrożenie na początek. Natomiast sama produkcja kasowników i ich montaż w pojazdach będzie w ostatnim etapie wdrożenia. No właśnie, to jest dosyć chyba trudne zadanie, bo czas macie też ograniczony. To biorąc pod uwagę nasze 30-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o wdrożenie systemów informacji pasażerskiej, jak i systemów biletowych, wiemy doskonale, że sobie poradzimy z tym przedsięwzięciem i tak jak termin w umowie wskazuje, 30 listopada będzie gotowane. To co będzie najtrudniejsze? Czy mogą być problemy? Tak naprawdę przewidujemy ewentualne problemy te wczesnowdrożeniowe, czyli te ustalenia, bo jeśli chodzi o sam montaż urządzeń, znamy swoje urządzenia, znamy pojazdy, w których te urządzenia mają być zamontowane, więc tutaj nie przewidujemy żadnych problemów z montażem. I chodzi o takie oprogramowanie i ujednolicenie tego, czy tutaj też mogą być problemy, czy nie? Nie. Mieliśmy już kilka wdrożeń tego typu. 3 miesiące temu podpisaliśmy umowę z miastem Białystok na wdrożenie również podobnego systemu informacji pasażerskiej i systemu biletowego, z tą różnicą, że tam będzie zainstalowane ponad 1000 kasowników i też mamy to zrobić w końcu. To jest bilet elektroniczny, no, młodsze pokolenie sobie z tym radzi, a jeżeli chodzi o starsze, to też będzie dla nich problem, czy to będzie tak prosta aplikacja i korzystanie z tego, że nikt nie powinien mieć problemu? Nikt nie powinien mieć problemu tak naprawdę, ponieważ kasowniki oprócz tego, że będą umożliwiały płatność kartą bankową, zegarkiem czy telefonem, to również będą wyposażone w drukarkę, gdzie miasto Grudziądz nie zapomniało o kasowaniu również biletów papierowych, czyli kasowniki są dwufunkcyjne. Natomiast sam zakup samego biletu będzie tak naprawdę polegał na przyłożeniu telefonu czy zegarka do terminala kasownika. A jeśli mówię o kontroli biletów? Jeśli chodzi o kontrolę biletów, kontrolerzy będą wyposażeni w 8 elektronicznych czytników. W momencie, kiedy pasażer zakupi bilet za pomocą któregoś z nośników, ten sam nośnik będzie musiał przyłożyć do tego certyfikowanego czytnika kontrolnego. A czy będzie tak, że na przykład kontroler będzie mógł dać sygnał kierowcy, że on wchodzi do danego autobusu i będzie blokował? Tak jest. Tak jest. Będzie mógł to zrobić przed wejściem również do autobusu. Dochodzę do końca. 13:14. Dziękuję. Proszę. Gotowy? Tak, podpisujcie Państwo. Może tak. I co? Proszę pamiętać o karakterze. To moje kontrakty. Przed chwilą podpisaliśmy umowę dotyczącą dostawy karty miejskiej dla mieszkańców Grudziądza, z czego ja się osobiście cieszę, bo jest to pierwszy krok w elektronizacji tej sprzedaży biletów tutaj. Natomiast dzisiejsze święto to jest zjazd wszystkich firm komunikacyjnych tramwajowych z całej Polski. Jest to konferencja robiona pod auspicjami Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Uczestnicy konferencji omawiają problemy eksploatacyjne, jeżeli chodzi o tabor tramwajowy, problemy związane z naprawami, ubezpieczeniami oraz informacje również na ten temat, jakie środki unijne w ramach Centrum Unijnych Programów Transportowych będzie można aktywować w kolejnej perspektywie unijnej, na co, w jakim trybie oraz na co nie, niestety również, bo też te programy mają pewne wyłączenia. Będziemy się tutaj dzielili, powiedzmy, swoimi spostrzeżeniami, zastrzeżeniami do tych programów. W takim celu również, żeby Ministerstwo nasze uwagi ujęło w kolejnej perspektywie. A tematy na dzisiejszą konferencję, bo na rok się spotykacie? Czy są tematy, które omawiacie zawsze, czy dzisiaj? Co roku taka konferencja odbywa się w innym mieście w Polsce, zawsze w mieście tramwajowym. W tym roku w Grudziądzu, po raz pierwszy tramwajowe jest w Grudziądzu. Natomiast są to spotkania cykliczne, które odbywają się co roku. Coś z tych waszych rozmów, dyskusji wynika? Są jakieś zmiany?
zmiany w prawie, czy w ustawach, czy w czymkolwiek? Pokłosiem na przykład poprzedniej konferencji było wyłączenie pierwszeństwa tramwajów, jeżeli chodzi o pieszych. Powszechnie uważa się, że na przejściu dla pieszych pieszy ma pierwszeństwo, owszem za wyjątkiem tramwaju. Ze względu na masę i drogę hamowania tramwaj niestety nie jest w stanie zahamować przed pieszym, który wchodzi w sposób nagły na przejście. Także tramwaj pod tym względem jest tutaj wyjątkiem w ustawie prawo ruchu drogowym i jest wyjątkiem właśnie na skutek naszej inicjatywy. A czy jeździliście doświadczeniami? Jeździliście tramwajowe z innym miastem, które ma tramwaje i wymieniacie się doświadczeniami, uwagami, co można zmienić, polepszyć? Tak, są tutaj nie tylko ci, którzy tramwaje eksploatują, ale ci, którzy je produkują i naprawiają. Jest tu nasza sąsiednia firma, jeżeli chodzi o Nowy Marzec, firma SAC, która w tej chwili na przykład wprowadza nowatorski sposób obsługi serwisowej pojazdów starszych, takich, które powiedzmy nie skorzystają ze środków unijnych, żeby można było je wymienić, ale można je z tych środków unijnych powiedzmy zrewitalizować, także takie doświadczenia będziemy tutaj również omawiać. Też to się zapytam o podpisanie umowy. Jest to pierwszy krok w drodze do elektronizacji opłat miejskich, nie tylko jeżeli chodzi o bilety, ponieważ ten system będzie rozwijany następnie do karty miejskiej, do karty seniora i do pozostałych usług, które będą dla mieszkańców elektroniczne. Czy rozwiązanie się tylko o takie rozwiązanie? Wielu młodych ludzi od dawna apelowało, żeby sprzedaż biletów była w wersji przez aplikację, przez kartę, w formie niepapierowej. Natomiast tutaj, żeby odpłonić się też w stronę starszych mieszkańców, którzy co prawda już w wieku powiedzmy uprawniającym do ulgi jeżdżą za darmo, kasowniki, które są przewidziane w przetargu, będą dualne. Czyli będzie można skasować zarówno bilet papierowy, jak i korzystać z sprzedaży elektronicznej biletu. Dzień dobry, Piotr Bojar, prezes MZK Bydgoszcz. Nie ma boję, co Grudziądz może od Was przenieść na swój głos? A jakieś wskazówki, żeby ta komunikacja tramwajowa lepiej i lepiej funkcjonowała, była może lepiej zorganizowana? Chyba, że tak dobrze funkcjonuje, że Pan uważa, że tu nic się nie da zmienić. Wie Pani, myślę, że kluczem do sukcesu dla polskich miast jest to, aby ta linia tramwajowa jednak się rozbudowywała. Wiemy, że Grudziądz jest jednym z mniejszych miast w Polsce, w której funkcjonuje komunikacja tramwajowa. Trzymam kciuki, że rozbudowa infrastruktury nastąpi w kierunku osiedla, lotniska czy też Mniszek. Tym bardziej, że jestem Grudziądzaninem, więc bardzo kibicuję tutaj rozwojowi transportu miejskiego w Grudziądzu. Czym komunikacja tramwajowa jest lepsza od autobusowej? No na pewno, jeżeli chodzi o na dzień dzisiejszy koszty eksploatacji, jednak ta energia elektryczna jest na dzień dzisiejszy korzystniejsza. Ponadto prędkość podróżowania, szczególnie kiedy komunikacja tramwajowa porusza się po wydzielonych torowiskach, unikamy tego ruchu miejskiego, tej kongestii transportowej, więc no, jakby idea cała polega na tym, że właśnie osią sztywną miasta powinien być transport żelazny, a potem dopiero komunikacja autobusowa.